rodziną duchową rozumiemy rodzaj wspólnoty ludzi zebranych wokół łączącej ich duchowości. W naszym przypadku to Franciszkanie Maryi. Nie łączy nas ciało i krew, ale Bóg. Nie wybraliśmy się wzajemnie, ale to Bóg nas wybrał i sprawił, że się poznaliśmy, że się kochamy i sobie pomagamy. Duchowa rodzina jest także darem dla tych, którzy do niej należą, bo w niej otrzymujemy pokarm potrzebny duszy, formację religijną, a wielokrotnie znajdujemy w niej silne więzi, których nie mamy nawet w rodzinie biologicznej. Jednak jednocześnie, jak wszystko co ludzkie, rodzina ta nie jest idealna. Dlatego powinniśmy ponosić koszt utrzymania jej przy życiu, dając jej potrzebną pomoc i przebaczając jej członkom lub prosząc ich o przebaczenie. Postanowienie. Dziękować Bogu za rodzinę duchową. W tym celu zastanowić się, czy wspieramy ją ekonomicznie, czy należycie uczestniczymy w organizowanych przez nią wydarzeniach, czy nasze relacje z innymi jej członkami są prawidłowe.